Witam, z tej strony Shaggy, a to jest oczywiście Star Wars Battlefront 3. Gra pierwszy raz na moim kanale, świeżynka, niedawno miała premierę. Także pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda. Gra bardzo przypomina takie skrzyżowanie Battlefielda z Call of Duty. Bardzo dynamiczna i bardzo przepiękna. Tutaj się akurat trafiła mapa w nocy, więc będzie troszeczkę gorzej może widać. No ale spróbujmy rozegrać może z dwie mapki. Ja gram po stronie, rzuciło mnie losowo po stronie Rebelii. I to jest Los Endor, występuje on jeszcze w wersji takiej troszeczkę dziennej. Słabo go znam, ale na pewno jest przepiękny. Gra w trybie Super Macy, czyli taka dynamiczne przejmowanie terenów, punktów. Akcja cały czas się przesuwa w jakimś kierunku. No, powiem jeszcze raz o grafice. Grafika i odźwiękowienie, muzyka, wszystko jest przepiękne. To jest raj dla uszu. Dla fanów Gwiezdnych Wojen. Po prostu to jest gra. Tak dużo zrobione gry graficznie i muzycznie już dawno nie widziałem. Naprawdę to jest majstersztyk. I gra jest dość dobrze zoptymalizowana. Chodzi naprawdę na sprzętach. No mój komputer ma 2 lata bez żadnych większych update'ów. Nie było. I wszystko śmiga dość przytulnie. Gram na ustawieniach wysokich, są jeszcze ustawienia ultra, ale przy nagrywaniu niestety miałem troszeczkę jakieś spadki FPS-ów. To znak, że komputer z czasem będzie potrzebował małych jakichś update'ów. Napiszcie, czy chcielibyście może jakieś kolejne filmy z tego, żeby pokazać wam inne tryby. Na razie najbardziej moim ulubionym trybem to jest właśnie ten Super Macy i jeszcze tryb walki o takie punkty, nie pamiętam jak on się nazywa. Drop Zone, tak. O zrzucane kapsuły, czyli w jakimś tam miejscu w mapie spadają kapsułki i trzeba je po prostu przyjmować i bronić. Na pierwszy rzut dla nowych graczy, jeżeli wyjdziecie, to będziecie po prostu w totalnym chaosie. Ja pierwsze gry to było po prostu totalne wkurzenie, nie wiedziałem skąd, gdzie, co. Wydawało mi się to wszystko tak chaotyczne. Nieprawidłowo gun rzuciłem, uciekać, dobrze. Także zanim się przyzwyczaiłem, zanim pojęłem niektóre rzeczy, to po prostu była ilość śmierci nad ilością fragów, to była po prostu porażająca. Stwierdziłem, że chyba się odzwyczaiłem od gier typu FPS, First Person Shooter. A First Person Shooter wam pokażę. Można grać też tak, ale jakoś tak chyba z przyzwyczajeń z MMO. Lubię tą postać jednak swoją widzieć i tak jakoś sobie to pogrywam. No i dlatego się pogubiłem przez to, tak? Chciałem wam tylko pokazać. Ale wolę za plecami sobie. Last Endor to jest jedna z lepiej... wyglądających mapek. Oczywiście wszystkie wyglądają pięknie, ale tutaj po prostu czuć ten las, czuć te zarośla. Aż dziw bierze, że to wszystko ładnie chodzi. Ale ma tyle szczegółów. Ojej, Walker, łazik,
Show nie ma, ale jak się gada i się gra, to tak jest. Czasami naprawdę ta gra wymaga dużego skupienia, w szczególności gdy walczy się w jakichś bazach i są wąskie przejścia. W grupie siła, to jest najważniejsze, założyłem. Samotne bieganie tutaj kończy się marnie, co zresztą żeście widzieli, bo ja w większości tu samotnie biegam. Ale siła ognia jest, o. Cesarz Palpatine. Imperator inaczej. Życie samo się odnawia, bo jest gra taka dość arcade'owa, więc ktoś jest przyzwyczajony do Battlefielda 3, 4 czy tego Hardline, to tutaj się troszeczkę zdziwi, bo jest inaczej. Nie ma też klas. Wszyscy są sobie równi, różnimy się tylko dodatkami i brońmi, które się zdobywa podczas, no, za kolejne poziomy. No i te ulepszenia, takie karty tak zwane, które widzicie po prawej stronie. To one nam dodają pewne takie bonusy, które możemy wykorzystać o sobie raz w czas. Imperials are taking a control point. We need to press the attack. Szczerze mówiąc, po tej stronie nie byłem. Spróbujemy się dostać więc do tej bazy. Jest trochę sprzętu, można polatać, można pojeździć. Ja akurat w tej chwili nic nie zdobyłem. Ganiam po lesie i strzelam do serku. Ach, ktoś był kurde lepszy ode mnie, no niestety nie ta lata. Szału w statystykach nie ma, ale aż tak źle też znowu nie jest. A kogoś trzeba czasami ustrzelić, to lasery się przegrzewają, nie ma tak, że się amunicja wam kończy. Tak zwany strzał w plecy, chamski, ale skuteczny. Także drużyna coś, znaczy ja sam latam na razie chaotycznie, tak? Tej mapy tak za bardzo nie znam, grałem kilka razy, bardziej te śnieżne mapy. Znam, bo tam jeszcze troszeczkę potyczek odbyłem. O, Walker. Imperials are taking the final control point. They must be stopped. We need to launch a counteroffensive. Dobra. Zniszczony. Biegniemy za tym kolesiem, może on wie gdzie. Aha, tam mamy przejmowanie, musimy się jednak przygrupować do tyłu. Teraz się przyjemnie w tej grze, mam nadzieję, że spędzę dużo miłych chwil, bo już tak naprawdę od wielu, wielu lat nie grałem już żadne first person shooter, FPS-y, bo poświęciłem się w całości, gram MMO, ale kiedyś grałem w Battlefield 1042, Battlefield Vietnam, później opuściłem Battlefielda 2, grałem troszeczkę Battlefield Bad Company na konsoli, później na komputerze też, jak się ukazało, Battlefield 1943 na Xboxie, no i wciąż w gry MMO. Battlefielda 3, 4 i Hardline niestety pominęłem, bo te gry są dla mnie totalną porażką, ale to jest moja prywatna opinia. I kolejnych Battlefieldów też nie mam zamiaru grać. Chyba że wyjdą w świecie, czy w klimatach II wojny światowej, wtedy od razu biorę w ciemno, tak? Niestety te współczesne czasy już mi się przejadły, mamy Call of Duty, mamy to wszystko i po prostu mam dość. Gwiezdne Wojny zapowiadają się ciekawie, mam nadzieję, że twórcy dodadzą więcej map, tylko że czego się obawiam, że te mapy będą płatne, bo to niestety Electronic Arts. W tej chwili tych map jest naprawdę niedużo, są podzielone na tryby i w niektórych trybach po prostu mamy jakiś wycinek konkretnie dużej mapy, a w tych większych trybach mamy po prostu całą mapę i tak to się odbywa. No.
Bardzo żałuję, że czego nie zauważyłem, że mamy tylko współczesne Gwiezdne Wojny. Czy współczesne, te już po wojnach klonów. Wcześniejszy Battlefront miał też pola bitew i jednostki z tych pierwszej, drugiej, trzeciej części, tak? I może też czasem dodadzą. Wydawało mi się, że będzie tutaj więcej takich smaczków, no bo ja bym chciał w różnych okresach uniwersum Star Wars powalczyć i powalczyłbym też z separatystami i powalczyłbym też klonami, tak? Nie wiem, czemu twórcy tego nie dali, może dodadzą to w kolejnych DLC. Na pewno już przed bodajże 1 grudnia dla tych, co wcześniej zrobili zakup, będzie dostępna mapa już z nowych Gwiezdnych Wojen, czyli z Przebudzenia Mocy. Tak, tylko się pokażę to wam z tego coś nagram. Ale dalej mi właśnie, mówię, jakieś klony, jakieś coś mi się przydały. Ale nas załatwił. Jak on mógł. Z shotguna pocisnął jakiegoś takiego. Ta mapa jest dość przyjemna. No, idziemy bić rebelianckie ścierwa. Za bardzo się wychyliłem i to się zaraz dla mnie źle skończy. No dobrze, lecimy dalej. Jeśli chcecie oglądać jakieś mistrzostwo fragów, to nie u mnie. U mnie zobaczycie tylko serię moich zgonów. Ale myślę, że jak troszeczkę pogram, to może ten mój stary nawyk z tych gier powróci. Co już widzę z wcześniejszych dni. Nawyk tych gier. Wcześniej troszeczkę mi gorzej szło, chociaż teraz mi w tej chwili też idzie marnie. Powoli się wprawiam, poznaję mapy, to jest najważniejsze, tak? Dla nowej osoby, która już może mówiłem, nie pamiętam, która tu wejdzie, to troszeczkę to będzie chaotycznie. Fajnie jest zobaczyć, że jak wlazłem w jakąś smołę czy coś, to mam jestem brudny. Ten pancerz się tak jakby cały czas... Nie, latać nie będę. Nie umiem, nie lubię. W tej chwili dla mnie to jest jakaś niezrozumiała technika tego latania. Próbowałem coś pograć i nie wiem, chyba za dużo World Thundera. I to jest strasznie trudno mi się lata, nie chcę na razie. Na razie sobie biegam piechotą i tyle, jest fajnie. Ale potrenuję, na pewno potrenuję jakieś mapy, może wam pokażę. Z takich lotnych, tak? Bo są też takie rozgrywki. Tu oczywiście się bitwa toczy też w powietrzu. Jestem pełen podziwu dla tych ludzi, co tam latają i naprawdę coś jeszcze potrafią strzelić. Bo jak próbowałem, to miałem trudności w ogóle nawet z jakimś sensownym lotem, z zawracaniem czy z manewrami. Mam nadzieję, że ten filmik już będzie w miarę taki stabilny, bo ostatnio ktoś tam mi pisał, że strasznie ta opcja autoduck, czyli ściszania dźwięków w grze i gdy mówię, jest troszeczkę przesadzona. Postarałem się troszeczkę tak to wymanewrować. Żeby to było bardziej stabilne, nie takie skokowe. Także napiszcie, czy jak mówię, to za bardzo wam głos nie skacze. Oj, a tu co mi się pysia się pojawili z nienacki. Za bardzo wam głos nie skacze ten, czyli takie skoki są, tak? Może faktycznie miałem za mocno to wyregulowane. Starałem się to zmniejszyć, żeby w momencie mówienia nie było takiego mocnego wyciszenia, później szybkiego nagłośnienia dźwięku z gry, tylko tak bardziej płynnie, ale jak coś to jeszcze to poprawię. Zwycięstwo! Niebywałe, naprawdę ostatnio mi się nie zdarzało. Niestety mój udział w tym zwycięstwie jest znikomy, zobaczcie na statystyki.
Wstyd, ale patrzcie, jakiś koleś potrafił ubić 351, no to jestem pod wrażeniem, dla mnie to jest nieosiągalne, niemożliwe. O, najwięcej obronionych punktów kontrolnych ciemnostonagiercowania, jednak się w jakiś sposób przydałem. Nie do końca siebie źle oceniłem. Zobaczmy, dobrze, jeszcze kochani jedną mapkę, żeby nie zanudzać. Za kredyty kupujemy bronię, ulepszenia, nowe wyglądy. Ja na razie na wyglądy nie inwestuję. Są różne. Mam sobie dostosować, jak się chce. O nie. Czarnym to nie będę. Dziękuję bardzo. Wolę być takim, jakim jestem teraz. Ludzikiem dobranym, ale bardzo interesuje mnie, nie pokazałem. Wyglądy są też innych ras Gwiezdnych Wojen. No to dość ciekawie wygląda i może wtedy sobie odblokuję. Brzydko powiem, na czarnych nie będę marnował pieniędzy. Tych kredytów w grze oczywiście. To jest moja ulubiona mapa, naprawdę. Zresztą Imperium kontratakuje, to jest bitwa na śnieżnej planecie, jak my to za młodo nazywaliśmy. To jest dla mnie jedna z najbardziej kultowych scen. Tutaj się dużo dzieje, nie dość, że na zewnątrz, to i wewnątrz bazy. Mam nadzieję, że uda się to pokazać. Chyba, że nas tak przygwożdżą strasznie, że nie naskaczemy, nie nafikamy. Nie wiem, czy tędy mi się da przedostać na tył wroga, ale spróbujmy. Tak, walka już trwa, widzę. To częste zmiany drużyny przy każdej zmianie mapy. Troszeczkę mnie czasami mylą, bo gram imperialnymi i za chwilę jestem rebeliantem i strzelam w swoich. Ta uliczka. Zrobiłem się w bambuko. Chyba tędy. Ojej. Koleś się na wieżyce obsadził i tutaj sieje zniszczenie. O nie. Jeszcze zginęłem od Wadera. Raz w czas możemy się stać takim bohaterem, dostajemy taki żeton. No i poszaleć. Zostawiłem droida, który skanuje otoczenie. Troszeczkę może go źle postawiłem, ale... Jeździ za mną. We're taking a control point. O, jest Luke Skywalker. Jest. Lecimy za nim. Ale wlazłem w statko szturmowców. Huh.
Wynik bardzo przeciętny. Ale w sumie. Liczy się dobra zabawa, to jest wyśmienita. Dla wyników grałem, jak byłem mały, tak? Tu Luke ich pozamiatał. Nie, tędy nie wyjdę. Jest Luke. Stormtroopers are taking over a control point. We must stop them. Our spies are telling us the bounty hunter Bonefet is nearby. Be careful. We're taking command of the last control point. Watch for enemy movement. Mamy osłonkę. To się zaraz ewakuować. Zwycięstwo, zwycięstwo, kolejne zwycięstwo, kochani. Dobrze, żeby was nie zanudzać. Tak pokrótce wygląda rozgrywka Star Wars Battlefront 3. Grafika wyśmienita, zabawa wyśmienita. Moje wyniki niestety dość słabe, ale to nic, bawię się dalej, tronuję dalej, mam nadzieję, że kolejne mecze będą lepsze. I co, póki co trzymajcie się, do zobaczenia, hej, tymczasem Baron Lasem.